Cześć kochani! Dzisiaj przepis na pyszne gniazdka bezowe. Będą idealne na dzień mamy, ale i nie tylko, bo przygotujecie je na wiele różnych okazji. Dzisiaj z kerdem mango, kremem i świeżymi owocami. To co? Lecimy? Pamiętajcie, aby przed przystąpieniem do robienia bezy odtłuścić dobrze wszystkie narzędzia, z których będziecie korzystać. Misę z miksera dobrze, porządnie umyć i dobrze wypłukać z płynu do naczyń. To samo trzepaczka, szpatuła i wszystkie rzeczy, którymi będziecie dotykać bezy finalnie. Bo inaczej beza nie wyjdzie tak, jak powinna wyjść. Ja w misce tutaj już mam białka. Białka w temperaturze pokojowej. Przed przygotowywaniem bezy zazwyczaj sobie je wcześniej wystawiam na blat, ponieważ białka w temperaturze pokojowej dużo lepiej się ubijają. Wrzucamy do misy. 4 żółtka z bezy zostawcie sobie, bo będą potrzebne, żeby przygotować kerd. I tak zrobiłam przepis po to, żebyście nie marnowali żółtek i żebyście mogli do tego przepisu je wykorzystać. Dobra, do białek jeszcze idzie porządna szczypta soli. Białka zaczynam ubijać i powiem Wam, kiedy będzie idealny moment, żeby zacząć dodawać cukier. Kiedy piana wygląda ta, jak ta od piwa, zaczynam dodawać cukier stopniowo. Cukier dodaję partiami, mniej więcej łyżka co 20-25 sekund. Jeśli zaczniecie dodawać cukier w odpowiednim momencie i Wasze białka będą miały konsystencję, tak jak Wam pokazałam, to nie ma możliwości, żebyście przebili te białka, a po dodaniu cukru już w ogóle nie musicie się o to martwić. Po dodaniu ostatniej porcji cukru bezę ubijam około 8-10 minut do całkowitego rozpuszczenia się cukru. Ale pamiętajcie, nie ubijajcie tej bezy zbyt długo, bo temperatura, jaką wytworzy mikser, spowoduje, że cukier zacznie się ponownie krystalizować i jak będziecie piec bezy, to zacznie Wam wyciekać ten taki syrop cukrowy z bez, co często Wam się dzieje, więc optymalnie. Całkowicie musi się cukier rozpuścić, ale nie za długo. Mam nadzieję, że to zrozumiałe. Sprawdzamy, czy cukier całkowicie się rozpuścił. Przecieramy przez palce. Nie wyczuwam grudek cukru, więc możemy dodawać mąkę ziemniaczaną i ocet. Zmniejszam sobie obroty, dodaję mąkę ziemniaczaną i odrobinę octu lub soku z cytryny. Teraz tak, żeby się szybko zamieszało na wyższych obrotach i gotowe. Piękna, błyszcząca, idealna. Mam przygotowaną już blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia. Wcześniej na papierze narysowałam sobie okręgi o średnicy około 8 cm. Oczywiście odwracamy papier do góry nogami, bo inaczej na bezie odbije Wam się długopis albo ołówek. I w te miejsca będziemy szprycować nasze gniazdka. Bezę przekładam do rękawa cukierniczego. Mam tutaj taką ozdobną tylkę, tak naprawdę jakiej tylki użyjecie, każda będzie dobra. Ważne, żeby była dosyć szeroka, a nie mała. I przekładamy. Ja sobie zawsze jeszcze tą bezą tak trochę ruszam w tym rękawie, żeby pozbyć się bąbelków powietrza. Szprycujemy. Zaczynamy od środka. Idziemy ku górze. Zróbcie wysokie, jak chcecie. O, jeszcze trochę zostało. Zobaczymy. Staczyło. Baby beza. Baby beza, baby wianuszek. I teraz najważniejsza część, czyli pieczenie. Piekarnik w trybie termoobieg. Bez grzałki górnej i dolnej, sam wiatraczek. 100 stopni i pieczemy bezy przez 2 godziny. 10 minut. Nie pieczemy, a suszymy. Tak powinnam prawidłowo powiedzieć. Wrzucamy i wracam za 2 godziny. Czas na kerd mango. Oczywiście do tego przepisu możecie zrobić też kerd marakujowy, który robiłam w serniku z białej czekolady. Też będzie idealny. W garnku mam już 4 żółtka, które zostały mi z przygotowania bezy i wbiłam jedno całe jajko. Do jajek dosypuję cukier i wlewam pulpę z mango. Całość dokładnie ze sobą mieszam.
kert na wolnym ogniu, cały czas mieszając, muszę teraz podgrzać. On musi osiągnąć temperaturę minimum 82 stopni, żeby był po prostu bezpieczny z tymi jajkami. Wy domowym sposobem, jeśli nie macie termometra, patrzcie, ta masa pięknie zgęstnieje. Jak Wam się pojawi na powierzchni już taki jeden bąbelek, to już znaczy, że masa jest gotowa. Pamiętajcie, aby cały czas mieszać ten kert, żeby Wam się nie zrobiła jajecznica. Kert pięknie zgęstniał. Póki kart jest jeszcze ciepły, dodaję namoczoną wcześniej żelatynę. Dokładnie całość mieszam, aż żelatyna całkowicie się rozpuści. Po dodaniu żelatyny kart zostawiam na blacie na około 5 minut. Po 5 minutach dorzucam masło. Całość emulguje, czyli blenduje. Kart przelewam do miski, przykrywam folią w kontakcie i chowam do lodówki. Bezy wyszły z pieca, już się przestudziły, idealnie odchodzą od papieru do pieczenia. Spody są idealnie wysuszone i zobaczcie, jak chrupią. Słyszycie? Właśnie tak mają stukać, są idealne. Jeśli Wasze bezy wychodzą delikatnie beżowe albo żółtawe, to słuchajcie, to znaczy, że Wasz piekarnik przegrzewa. Musicie wtedy obniżyć temperaturę. Każdy z Was powinien przed wypieczeniem bez zrobić sobie taki test. Przy jakiej temperaturze Wasze bezy wychodzą idealnie białe? Jeśli wychodzą żółte, to znaczy, że ta temperatura jest po prostu zbyt wysoka. Musicie ją obniżyć o 10-20 stopni i wtedy będą perfekcyjnie białe. No to co, jeszcze robimy krem, kert, owocki i kończymy. Pamiętajcie, że takie gniazdka i korpusy bezowe możecie zrobić wcześniej, czyli jeśli imprezę macie w sobotę i chcecie w sobotę podać takie bezy, to możecie je wypiec nawet tydzień wcześniej, zamknąć je w plastikowym pojemniku bez dostępu do powietrza i sobie przechowywać je spokojnie, jak najbardziej będą ok. I pamiętajcie, że oczywiście napełniamy je kremami i dekorujemy tuż przed samym podaniem, wiadomo, że im później, tym lepiej. Kert wyszedł z lodówki. I on ma taką żelkową, gęstą konsystencję właśnie przez dodatek żelatyny, ale ta żelatyna ma nam spowodować, że te bezy nam nie popłyną tak szybko. Co zrobić, żeby ten krem nabrał dobrej konsystencji? Musimy go przemieszać. I mieszamy naprawdę intensywnie. I po wymieszaniu kart ma mieć właśnie taką konsystencję. Kart wymieszany, czas na krem. No krem w bezie będzie tradycyjny, musi być mascarpone. Dla mnie beza bez mascarpone, no ja muszę mieć mascarpone. Nie wiem jak Wy, ale kremy do tortu nie muszą być z mascarpone, ale beza tak. Do misy miksera wrzucamy schłodzone mascarpone i śmietankę 36%. Ja zazwyczaj kremy do bezy robię w proporcji 1:1, czyli 250 g mascarpone i 250 g śmietanki kremówki. Dorzucam jeszcze cukier puder i całość miksujemy na gęsty krem. Krem gotowy. Do każdego gniazdka nakładam kert mango. Możecie to zrobić za pomocą rękawa cukierniczego albo po prostu za pomocą łyżeczki, co tam macie w domu. Dobrze wypchajcie tą bezę w środku. To ma być dużo kremiku. Do rękawa cukierniczego z ozdobną tylką przykładam krem i szprycujemy. Wybierzcie tylkę, jaka będzie Wam najbardziej odpowiadała. Całość dekoruję ulubionymi owocami. Wy też udekorujcie ulubionymi. U mnie to są maliny i truskawki. Myślę, że każdy, komu taką bezę przygotujecie, będzie zachwycony i zakochany. Jak ja? Ale powiedz, że kochasz mnie nie tylko dla tych ciastek, co? Kocham Cię po prostu. Masz szczęście. Gotowe!
Przekrajamy jedną? Tak. Wiem, że chcecie. O, mogłam więcej tego kremu wcisnąć tu nawet. Jeszcze więcej mogłam, ale jest okej. Okay. Dobra, jemy. Ale chrupie. Mam nadzieję, że kochacie bezy tak samo jak ja. Zróbcie mamie na dzień mamy, zróbcie najlepszej przyjaciółce, zróbcie rodzicom, przyjaciołom, na pewno będą zakochani. A tymczasem subskrybujcie kanał i napiszcie w komentarzach, jak wam wyszło, bo wasz feedback jest dla mnie najważniejszy. Cześć! Kochanie, mam coś dla ciebie. Proszę serdecznie, kochanie, ty też lubisz bezy. Ja jestem ciekawa, czy ty kiedyś inaczej zareagujesz. Jeszcze. Dobra, już to poza kamerą. Zaraz dostaniesz.